Cześć, witajcie. Sporo nowości na 2019 rok, więc zaczynamy przedstawiać je po kolei. Po ubiegłorocznej premierze Okonia 4D Perch Line True przyszedł czas na kolejną przynętę do złudzenia przypominającą Okonka. Jest to 4D Perch Shad. Solidna płetwa ogonowa, bardzo miękka, wprawia przynętę nawet podczas wolnego prowadzenia w wężowaty ruch. Na etapie produkcji przynęta została nasączona atraktorem DNA, który dodatkowo wabi drapieżniki. Oczywiście skan prawdziwego okonia, dlatego do złudzenia przynęta przypomina naturalny pokarm dużych drapieżników, w szczególności szczupaków, dla których okonie w pewnym okresie są głównym pożywieniem. Wabiąca grzechotka to kolejny atut tej przynęty. Czasem ten walor dźwiękowy pozwala otworzyć niejedną wodę. System Line True, który znacie z wielu naszych przynęt, po obraniu system się odrywa, zęby szczupaka są daleko od przynęty, nie niszcząc jej, nie pozwalając jej się uwolnić. Drut jest bardzo solidny, karbon 49, odporny na zęby każdego szczupaka. Sprawdzi się zarówno w trollingu, jak też do łowienia z ręki. Trzy wielkości, trzy kolory w zupełności tutaj wystarczą. Świetna przynęta na duże drapieżniki. Dostajemy od Was sporo pytań na temat wolnego prowadzenia poprzednika 4D Perch, czyli poprzedniego okonia. Faktycznie, jego środek ciężkości jest tak umiejscowiony, że przy bardzo wolnym prowadzeniu przynęta nie pracuje. Trzeba ją po prostu zapalić, jak klasyczną obrotówkę, jak każdą gumę. Szarpnięcie wędki powoduje, że przynęta wchodzi w taki falisty ruch i wtedy już pracuje płynnie. 4D Perch nie ma tego problemu, nawet przy bardzo wolnym prowadzeniu, za co odpowiada po prostu duża płetwa ogonowa. Łowić możemy nim na wiele sposobów. Przez to, że jest to przynęta bardzo wolno tonąca, a przy tym przy swoich gabarytach i wadze poleci na odpowiednią odległość, udało mi się łowić nią nawet w sposób przypominający troszeczkę popera. Płetwa ogonowa potrafi robić sporo zamieszania na powierzchni, dzięki temu możemy łowić na bardzo płytkiej wodzie. Po zatrzymaniu przynęta wolno głową opada, to też jest bardzo często sygnał do ataku dla drapieżnika. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o sposoby prowadzenia. Każde poderwanie kija, każde szarpnięcie, zatrzymanie sprawia, że przynęta zachowuje się troszeczkę inaczej. Nigdy nie wiemy, jak szczupaki będą reagowały na takie zachowanie. Dobra do trollingu. Przy jednostajnym prowadzeniu pracuje cały czas płynnie, nienagannie. Oczywiście, żeby sprowadzić ją na większą głębokość, należy troszeczkę dociążyć przynętę. Łowiąc z ręki, mniejszymi rozmiarami 12,5 i 17 damy sobie radę wędką do 60-80 gramów. Chcąc 20-centymetrowym perchem połowić z ręki, trzeba sięgnąć po mocniejszą wędkę. Na każdą porę roku, na każde łowisko, nawet na półmetrowej wodzie da się tego percha ciężkiego poprowadzić tuż pod powierzchnią, a właśnie tam często czają się bardzo duże szczupaki.